I drugie pytanie, dalej mamy sobotę i drugie pytanie będzie też w sobotę na wizji. Drugie pytanie dotyczyło treningu kata w domu i przedstawienia jakichś prostszych układów kata, żeby można było trenować samemu. Najprostszy, oczywiście stworzony przez kogo? Przez naszego tatę Funakociego. Dlaczego tatę? Bo jest uznawany za ojca współczesnego karate, tak? Przez Funakociego kata taikyoku, tak? Żeby nie było za dużo naraz, zaczniemy od taikyoku. Idź, na tym się skupimy. Nie jest bardzo podobne, zmienia się tylko strefa techniki tsuki. Przy san już się zaczyna robić ciekawie, ale to następnym razem. Tak więc taikyoku idź. Dla odmiany przedstawię ja, bo dziadzia powiedział, że dzisiaj coś go tam, korzonki go rypią i nie da rady. Także ja. Po ile pamiętam jeszcze. No. Czekajcie, żeby tak się wam wstrzelić dobrze w ostrość, powinienem skończyć raz, dwa, trzy. O, tak powinno być dobrze. To było takie kata idź. Stworzone szkoleniowo, bo przed Funakoshim zaczynano trening karate i kata w karate od kata pinia. Dzieci miały z tym problem, więc Funakoshi jeszcze uprościł te już uproszczone kata, bo kata pinia, jak pamiętamy, stworzone przez Anku Itosu, żeby uprościć te pierwsze kata, żeby można było nauczać. Funakoshi to uprościł jeszcze bardziej do kata taikyoku. W kata. Dlaczego robimy coś właśnie najczęściej w tym schemacie i lewa, prawa? Ano po to, żeby poćwiczyć zarówno lewą, jak i prawą stronę. Czemu trzy kroki w przód? Żeby troszeczkę bardziej, jak pamiętamy, przynajmniej według naszej interpretacji, tak przyjmuję tę interpretację, że trzy kroki są po to, żeby dwa razy poćwiczyć prawą rękę ze względu na praworęczność większości przeciwników. Dlatego te trzy kroki tam, tak? Tak wygląda kata taikyoku idź. Co do zastosowań. Oczywiście są uproszczone, ale te same zastosowania, które są w kata pinian i oczywiście w tych wyższych, jak już wcześniej omawiane saiha czy Kankudai i wiele innych kata mają podobne zastosowanie. Pamiętamy, że zejście do boku nie jest odwróceniem się do przeciwnika, który jest obok, tylko jest ustawieniem się bokiem do przeciwnika, który jest przed nami, tak? Dlatego teraz pozycja Yoidachi, czyli Gishin Funakoshi stoi sobie na przystanku i czeka na autobus. Jest to na niej. Nagle ktoś do niego podchodzi i szarpie go, bo coś tam sobie od niego chce. Tak? I co robi Gishin Funakoshi? Ano, pierwszy ruch z kata taikyoku. Tak? Hop. Tak? Przechwytujemy nadgarstek, łapiemy mocno, pchamy na drugą stronę. Zobaczcie, to przeciwnika lekko skręci do boku. Co nam to daje? Wystawia nam jego łokieć. Pamiętamy ruch przygotowawczy? Hop. Teraz widzimy tą rękę. Spycha nam jego przedramię. Działamy tutaj na łokieć dźwignią. W ten sposób pomaga nam to go zepchnąć. Przygotowanie dla drugiej ręki. Hop. To jest blok Gedan
Gedan Barai. Również można go zastosować na odwrót, złapać po drugiej stronie. Przejść przez blok Soto Uke. Wykorzystać następnie blok Gedan Barai. O. Ta pozycja, która jest teraz tutaj, jest przedstawiona przez samego Funakoshiego jako zastosowanie bloku Gedan Barai. Sam Funakoshi na zdjęciu stoi w ten sposób. Więc to jest podstawowe zastosowanie techniki Gedan Barai, a nie na przykład, nie wiem, kopnięcie Maigeri. O, a nie na przykład to. Chociaż to też jest aplikacja, tak? Tego ruchu, ale główna z myślą, o której został stworzony ten ruch, pomyślany ten ruch, jest właśnie założenie dźwigni. Więc idziemy dalej. Idziemy dalej. Bartek łapie. Raz, dwa. Co mamy dalej w kata? Ano, hop. Czemu zabieram tą rękę? Jeśli ja zabiorę tą rękę i będę chciał go zaatakować, odejdzie, odsunie się, ja nie trafię dodatku. Wiem, no taka garda to żadna garda, tak? Więc jeśli Bartek, widzieliście, już był przygotowany, ja wchodzę, on odchylił się i brzdęk, tak? Wróć jeszcze na moment, mówi ty napastniku. Hop, mamy go tu. Hop, więc dlaczego w ten sposób? Łapię, tak? Za jego kimono, ubranie. Najpewniej jest, hop, przenieść tą rękę, złapać za głowę, wtedy go będę kontrolował jeszcze lepiej. Ściągam tą rękę, a druga przechodzi do uderzenia. Hop. Tak? Pozycja zenku tsudachi. Tak jak już mówiliśmy, pozycja zenku tsudachi ma nam zaznaczyć tylko przeniesienie ciężaru maksymalnie do przodu, żeby maksymalnie mocno uderzyć. To wszystko. To nie jest tak, że walczymy w takiej pozycji, jak jeden z mistrzów karate stwierdził, w tej chwili zapomniałem który, oczywiście, bo żeby inaczej z moją pamięcią, karate posiada wiele pozycji i nie ma żadnej. To są wszystko, wszystkie pozycje w karate to są tylko punkty kluczowe, żebyśmy wiedzieli, co tutaj jest ważne, tak? Jeszcze raz ta sekwencja ruchowa, początkowa, tak, tu możemy sobie wystawić odwrócenie uwagi. Chwyt za ramię. Raz, dwa, trzy. To jest pierwsza sekwencja ruchowa z kata taikyoku. Co jeśli to nie zadziałało? Co jeśli to nie zadziałało? Jeśli mam go tutaj, hop, i moja ręka się tu ześlizgnęła i Bartek jednak ustał. Tak, wstań. Tak, czy ja robię tu, hop, on stoi. Co robię? Ano dalej wchodzę. Ręka trzyma go, przechwytuje, bierzemy sobie tak, trzyma go, przechwytuje, wchodzę do przodu, tsuki, teraz mam przygotowanie do bloku Gedan Barai i obrót z tym. Zobaczcie, co się stanie, jeśli ja teraz przygotuję się do bloku Gedan Barai, tu oczywiście łapiemy, pamiętamy, nigdy tak, albo powyżej ust, albo za żuchwę poniżej, żeby nam paluchów nie odgryzł. Powyżej jest lepiej, potargamy sobie nosek i zawsze tam jakiś paluszek po oczku, po łaskota. W ten sposób i odwracam się do tyłu. Raz, dwa. Tak? Os, dziękuję. I też mu pewnie dziękujecie. Trochę się poświęcił, bo oczywiście go tam nie omieszkałem potargać za kinola. To są wyjaśnienia, jedne z proponowanych wyjaśnień dla kata taikyoku. Mam nadzieję, że to pomaga. W następnym odcinku pokażemy, powiedzmy, że dalszą część odpowiedzi na to pytanie, jak pracować z tymi elementami kata w treningu, żeby służyły nam rozwojowi i poprawianiu naszych umiejętności walki. A do tego czasu ćwiczcie, uczcie się, pracujcie, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.